Witajcie kochani, na wstępie filmu chcę Was przeprosić, że tak długo trwało dodanie tej trzeciej części. Właśnie zabieram się za nagranie kolejnej części filmu Jak zrobić męski sweter. Teraz jestem w miejscu, w którym skończyłam ostatni film i teraz pokażę Wam, jak zrobić wycięcie pod szyję swetra męskiego. A więc tak. Przerabiam aż do warkocza i zostawiam tutaj te dwa oczka. Do tych dwóch oczek przerabiam. Teraz mam przerobione te oczka i wszystkie te oczka, które były przy warkoczu, aż do tych dwóch oczek, zakończamy przerabiając po dwa oczka razem. Każde dwa oczka przerabiamy razem, w jedno oczko wraca z powrotem na drut i przerabiamy tak kolejno. I w taki prosty właśnie sposób powstanie nam wycięcie pod szyję. Wybaczcie mi mój brak precyzji, ale przez długi czas nie miałam drutów w rękach i wyszłam troszeczkę z wprawy. I jeszcze dwa ostatnie oczka. I teraz pokażę Wam. I już zaczynam właśnie robić w tym momencie wycięcie pod szyję. Teraz tą część najlepiej należałoby przełożyć na drugi drut, którym nie będziemy teraz przerabiać, ponieważ ta część cały czas będzie mi tutaj przeszkadzała, będzie kolidowała. Teraz będę robić tylko tą część, a później symetrycznie zrobię tą drugą część. A więc tak. Teraz przerobię jeszcze jedno oczko więcej niż z tamtej strony, czyli to już będzie trzecie oczko i do końca normalnie przerabiam wszystkie oczka, tak jak wcześniej. Ostatnie oczko przekładam na drut bez przerobienia. Teraz muszę zrobić takiej samej długości, jak zrobiłam przód. Czyli przekładam tutaj przód i tył razem.
i równiutko przykładam wycięcie pod pachę. I teraz muszę zrobić tutaj symetrycznie jeszcze taki kawałeczek, tutaj muszę wyrobić i będzie tutaj wycięcie pod szyję. I teraz znów przerabiam do środka. Moje wycięcie pod szyję wygląda teraz tak. I następnie znów muszę po jednym oczku, co każde przerobienie, będę teraz zakończać jedno oczko, żeby ten łuk był taki delikatny. Co każde przerobienie przerabiam dwa oczka razem ze sobą, jako jedno oczko i w ten sposób powstaje mi wycięcie pod szyją. Jest to mój sposób zrobienia takiego wycięcia pod szyję. Nie jestem jakąś profesjonalistką, po prostu doszłam do tego sama metodą prób i błędów i ten sposób sprawdza się bardzo dobrze. Nie jest on zbyt skomplikowany, nawet dla początkujących osób. Myślę, że sobie z tym spokojnie poradzicie. A więc tak, wyliczyłam sobie tutaj te oczka. Myślę, że licząc od pierwszego oczka 8 oczek, jeśli zakończę 8 oczek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Myślę, że jeśli zakończę 8 oczek z jednej strony i 8 oczek z drugiej strony, będzie to wystarczające. A więc teraz za każde przerobienie w tym miejscu będę przerabiać 2 oczka jako jedno oczko i w ten sposób zakończę te wszystkie oczka. Kiedy te 8 oczek już będzie zakończone, będę robić już górę bez żadnego gubienia oczek, czyli na taką długość, jak jest zrobiony przód. Żeby to wycięcie pod szyją też nie było zbyt duże, zbyt szerokie. A później będę musiała zrobić tutaj jeszcze taki ściągacz, osobno taką stójeczkę i doszyć do całości. Jedną stronę mam już skończoną. Wygląda ona tak. Teraz pokażę Wam, jak zrobić tą drugą część. Na wycięcie pod szyję zakończyłam jednak 6 oczek, a nie 8 oczek, tak jak było wcześniej to zamierzone, ponieważ gdybym zrobiła 8, ten otwór na szyję byłby o wiele za duży. Dlatego zrezygnowałam z tych dwóch oczek i zakończyłam tylko 6. I tak to wygląda. Teraz zaczynam robić drugą stronę, ponieważ najpierw przerobiłam ją w tą stronę, dlatego przewracam robótkę na lewą stronę i zaczynam od lewej strony. Mam już tutaj zakończone pierwsze dwa oczka, więc teraz przerobię, zakończę następnych 4. Teraz muszę dowiązać tą nitkę tutaj. Za oczka razem ze sobą i przerabiam.
I teraz. Ponieważ inaczej nie umiem tego zrobić, jak tylko odciąć nitkę i dowiązać ją od nowa w tym miejscu, do pierwszego oczka. I teraz już kolejno, tak jak oczka lecą do końca i co każdy rząd, przez 4 następne razy będę zakończać po jednym oczku, tak żeby zakończyć tutaj 6 oczek. Tak jak zrobiłam tutaj z tej strony. Jeśli robicie taki sam sweter i macie wyliczone tak samo oczka jak ja, to zakończyłam po jednej i po drugiej stronie warkocza po 6 prawych oczek. Czyli w sumie zakończyłam 33 oczka w taki sposób. Teraz dalej będę robić w taki sposób, żeby po prostu to wycięcie pod pachę z przodu swetra było takiej samej długości jak z tyłu swetra. Z obu stron mam już gotowe wycięcie pod pachą, jest już ta sama długość. A teraz chcę stopniowo zakończyć moją robótkę. I tak teraz co każde przerobienie będę zakończać po kilka oczek. Ok, i teraz zaczynam zakończać, ponieważ chcę zrobić przód tak samo na skos, jak zrobiłam cały tył. Jeśli ktoś nie pamięta, to proszę wrócić do mojego pierwszego filmu z tej serii i tam wszystko będzie pokazane. A więc tak, pierwszy raz zakończyłam 4 oczka i tak kolejno, co każdy rząd, po 4 lub 5 oczek. Zakończam oczka przerabiając po 2 oczka razem. Zostaje mi jedno oczko, które z powrotem nakładam na ten sam drut. I tak w ten sposób zakończam robótkę. I 4. I już mam kawałeczek robótki zakończony. I tak co każde przerobienie będę zakończać po kilka oczek. Do wykończenia przodu i tyłu brakowało mi już tylko takiej stójeczki. Jak widzicie, mam już gotową. Teraz muszę to wszystko tylko poszywać. I przechodzę do robienia następnej części, czyli rękawów. Do wykonania tego wykończenia nabrałam 110 oczek i przerobiłam kolejno 2 prawe, 2 lewe. I w ten sposób powstał mi taki ściągacz, który teraz właśnie muszę doszyć. Teraz przechodzę do zrobienia rękawa i zapraszam Was na następny filmik, w którym pokażę Wam, jak wykonać rękaw do tego swetra. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia znowu.